Sprawa wciąż budzi ogromne emocje. Dziś generał Jarosław Szymczyk będzie gościem wydarzeń u Marcina Fijołka. Piekło na Rodos. Z powodu szalejących pożarów cała południowo-wschodnia część wyspy jest ewakuowana. W sieci pojawiają się dramatyczne nagrania, na których widać turystów uciekających przed żywiołem. Jak poinformowała polska ambasada w Atenach, na Rodos przebywają Polacy z 5 biur podróży. Turyści mówią o chaosie. Agnieszka Molenda. Mieszkańcy są zrozpaczeni, tracą dorobek życia. Mój dom, jesteśmy wszyscy razem, nasze serce jest tutaj. Proszę, ratuj nas. Strażacy z pożarami na wyspie walczą od 6 dni. Do tej pory żywioł omijał miejsca, gdzie jest najwięcej turystów. Do wczoraj, do rana sytuacja była w miarę spokojna, bo nie wiało. Natomiast od wczoraj zerwały się bardzo silne wiatry. I to one sprawiły, że ogień pojawił się nieopodal turystycznych kurortów. Kazano nam się ewakuować, więc po prostu włożyliśmy kilka rzeczy do torby i przyjechaliśmy tutaj. Turyści uciekali w popłochu nie tylko przed ogniem, ale i przed duszącym dymem. Chcieliśmy na piechotę biec na plażę. Przepraszam, głos mi się łamie, bo to straszne. No więc biegliśmy i widzieliśmy ogień na górze i zwierzęta uciekające z góry. To największa ewakuacja w historii Grecji. 30 tysięcy osób, w tym 1200 Polaków. Za naszym hotelem był ogień. Musieliśmy iść w stronę, gdzie nie było po prostu dymu. Łodziami z wyspy udało się ewakuować ponad 3 tysiące osób. W tymczasowych centrach pomocy ulokowano nawet 5 tysięcy. Niektóre osoby zostały też przemieszczone do różnych hoteli, które miały po prostu wolne pokoje i mogły przyjąć takich ludzi. Kolejne biura podróży i linie lotnicze odwołują loty na Rodos, w tym TUI, do 25 lipca. Na lotnisku na wyspie stworzono centrum mające pomóc w ewakuacji turystów. Wciąż czekamy na to, co się wydarzy. Ewakuujemy się na pewno jako ostatni. Są tu jeszcze starsze osoby. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało numer, pod którym można uzyskać pomoc konsularną. Apeluje o stosowanie się do poleceń greckich służb i podkreśla, że życie obywateli polskich nie jest zagrożone. Na wyspę ściągają kolejne ekipy ratunkowe, w tym śmigłowce, między innymi z Turcji. Z pożarami na Rodos walczy ponad 250 strażaków, w tym Słowacy. Gotowość zgłosili też Polacy, ale potrzebni są w innej części Grecji. Na tym wzgórzu ulica jest zablokowana, niedostępna dla mieszkańców. Została całkowicie wyłączona z ruchu, bo tutaj w tym momencie działają strażacy. W dniu dzisiejszym prognozowane są temperatury dochodzące nawet do 44-45 stopni Celsjusza. Pogoda nie ułatwia strażakom zadania. Obowiązuje 5. najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Wszyscy pomagają. Dzielnie walczą o to, żeby każdy miał najlepsze schronienie i żeby nikt z tych wakacji poszkodowany nie wrócił. Tylko w ciągu minionej doby w Grecji wybuchło kolejnych 46 pożarów. Agnieszka Molenda, Wydarzenia.